Cześć, tu Arpe. Dziś dalej Call of War. Wojna z NATO oczywiście trwa. Jeśli chodzi o Afrykę Północną, udało mi się zniszczyć w tym rejonie bardzo dużo okrętów wroga. Po prostu wysłałem przodem moje bombowce marynarki do obserwowania tutaj terenu. No i wykryłem prędzej jego zgrupowisko okrętów. Tam były trzy pancerniki, około 10 niszczycieli. Już wam ukazuję w gazecie ten wynik. Tutaj sobie możecie zobaczyć. To jest 11:51, czyli przed północą traci 3 niszczyciele, jeden niszczyciel, później pancernik. Nie liczę tutaj tych jednostek przeciwpancernych, które były gdzie indziej. Kolejne dwa niszczyciele, pancernik, niszczyciel, pancernik. Tutaj pancernik, czyli w sumie tych pancerników jest więcej. Możemy zaraz sobie policzyć, ile ich padło. 1, 2, 3, 4. 4 pancerniki i sporo niszczycieli. Ja straciłem. Jeszcze raz wrócimy do tego, bo nie to mi się klikło. Szukamy moich strat. Ani jednego. Dlaczego tak się stało? Ponieważ mam tutaj przewagę z tych pancerników dwukrotnie więcej, dodatkowo klikłem z atakiem, one są też na poziomie drugim, więc mają zasięg tutaj 50, a na pierwszym chyba też 50, ale zaraz to sprawdzimy, ile pancernik ma na pierwszym poziomie, też 50. Zasięg mają odpowiedni. Uderzyły jako pierwsze, no i jeszcze oczywiście wsparcie tutaj moich bombowców marynarki. No i dzięki temu udało mi się bez strat wziąć i zniszczyć jego flotylę. Tutaj też jest bitwa, tym razem lotnicza. Jego 27 myśliwców, ale one są na drugim poziomie. Moje myśliwce są już o poziom wyżej, na trzecim. Co za tym idzie, mają więcej do ataku i do obrony. Więc sądzę, że ta batalia na patrolu powinna mi dać wygraną w tym powietrzu i postaram się również przejąć, chociaż widzę, że obrywa mi dość mocno ten pułk przeciwpancerny. Raczej nie dojedzie do tego lotniska. Być może z tej strony już coś prędzej. A tak to oczywiście będziemy tracić te myśliwce. Ja już produkuję nowe, później ich jeszcze więcej zrobię. Tutaj zaatakowałem Sudan Południowy razem z IGAS-em. IGAS od południa, ja od północy. Chcemy sobie przeczyścić, wziąć ten teren. W szczególności mnie interesują tutaj prowincje z żywnością. Tu jest na przykład podwójna. Ale tutaj wszystko działa. Artyleria, czołgi. Tu mam dość sporo tych sił, ponieważ to jest moja pierwsza armia, która czyściła tą Azję. Ona teraz czyści Sudan Południowy i jeszcze tutaj mi lecą bombowce, które w tym rejonie na razie niczego za dużo nie mają do roboty. Moje wojska tutaj podbijają tą północną Afrykę. Jest ciężko, gdyby nie ta wygrana wieczorem nad jego pancernikami, nie miałbym takiej przewagi. A tak to oczywiście przodem marynarka. Tutaj flotylla niszczycieli i jeszcze gdzieniegdzie. Tu jeszcze IGAS mi mniej więcej, że jesteśmy świetni, że nie ma mocnych, żebym powiedział ewentualnie w odcinku, więc to przekazuję. Teraz się też wspomniała jedna rzecz. Mówiłem wam, że bombowce ma tutaj taktyczne czy marynarki atakują z automatu na patrolu. Tak, pod warunkiem, że jest wojna. Nie dodałem tego, a to jest bardzo ważna rzecz, że musi być wojna, by atakowały one z automatu, więc poprawiam się i to dodaję. Tutaj jeszcze mamy badania. Badania zostały też naprawione. Nie ma tutaj tych dodatkowych takich, co pokazywałem w którymś odcinku, jakichś badań dziwnych. To był bug, który został naprawiony i go już nie ma. Kolejna sprawa jest taka,
Ta w gazecie była dość gorąca dyskusja. Brazylia Wschodnia używa dość sporo. Ta jest złota. Odpisał mi, że oczywiście to jest magia Golda. Jest ta funkcja, to korzystam jak mam ochotę. No i że w jednej tam grze użył około 20 tysięcy z Golda na jedną gierkę. Czyli po prostu mnie naprawdę ciężko z tą Brazylią Wschodnią. To jeszcze nie jest wygrana, ponieważ on tego Golda, no trudno powiedzieć ile ma, ale jest w stanie bez problemów 20 tysięcy nawet udać. No ja mam tyle na skarbcu, tylko że nie chcę tego używać, chcę wam pokazać, że idzie wygrać kolejną moją grę bez używania tutaj właśnie złota. No i tak właśnie robię, gram i staram się, by to osiągnąć. W Ameryce Południowej nic ciekawego. W północnej zostałem wyparty. Chociaż pomaga jak może mi ta brytyjska Kolumbia. Oddziały są wysyłane w różnym kierunku. Wsparcie lotnicze. Tylko że ja tutaj przegrałem, wycofałem się głębiej. Przeciwnik, Brazylia Wschodnia, bardzo szybko kupił sobie albo wyprodukował, trudno mi teraz powiedzieć, sporo lotnictwa. Ma tutaj bombowce taktyczne. Badania o dzień prędzej oczywiście od moich. I jeszcze myśliwce też. No i niszczy mi tym moje wojska, które wylądowały bez wsparcia powietrznego. To był po części błąd. No ale bałem się o tą Afrykę. Mówię, zostawię lepiej tam niż na tej Ameryce Północnej. Tutaj wojska oczywiście stoją, są wycofane. Ja nie mogę się poruszyć, mam za mało dział przeciwlotniczych. One są tylko na siódmym. Na pierwszym poziomie ich jest tylko 7, a mimo wszystko ulepszone bombowce. No ja nie robię tych bombowców teraz, ale i tak miał szybciej niż ja, na przykład myśliwce, a czas jest podobny. Na trzecim poziomie dość mają aż 6 ataku już przeciwko właśnie tym lekkim. Czyli strat by za dużych nie miał nawet przy 7 tych działach przeciwlotniczych. Musiałbym je bardziej ulepszyć. Ale nie ma na to czasu, nie ma na to kasy, bo są ważniejsze inne tutaj badania. W tym rejonie udało mi się wszystko podbić. Moje jednostki sobie czekają. Również zasada ta sama, wyląduje tutaj, w tym Meksyku Północnym i też mnie zbombarduje. Zobaczcie, tu jest lotnisk. Zbombardowałby mnie bombowcami, no i to nie ma najmniejszego sensu, bym się ruszał. Ewentualnie mogę co najwyżej pobronić. Przewagę mam w marynarce. Lotniskowiec ładnie pracuje. Widzę wszystko, czy gdzieś na przykład jakiś okręt podwodny by mi nie płynął. Niszczyciele również są w różnych miejscach. Używam taktyki wilczego stada. To jest podobna taktyka z czasu II wojny światowej, używana przez UBOTy. Gdy namierzałem na przykład jeden statek, no to później z wszystkich stron się zbierały te uboty i niszczyły ten konwój. Ja to zrobię coś podobnego, tylko że z niszczycielami. Napotkam gdzieś ubota, po prostu przez przesuwanie się, no bo jak gdzieś na tej linii pojawi się okręt, to automatycznie taki niszczyciel go zaatakuje. I wtedy oczywiście staram się te niszczyciele wszystkie wziąć w ten rejon, żeby dopłynęły i zaatakować normalnie z ataku, z dystansu. Wtedy jest atak aż 6 przeciwko okrętom podwodnym, niż na przykład 3 przy walce bliskiej. To jest dwukrotnie większa siła i dzięki temu udaje mi się dość sporo tych ubotów niszczyć u wroga. Nie wiem, czy tutaj będzie raport. Powinien być z okrętów podwodnych. Zobaczcie, ile tych okrętów podwodnych padło. To wszystko są okręty podwodne. Cały czas kolejne okręty podwodne. Miał ich około każdego dnia niższe po 6-7. Dzięki taktyce wilczego stada i dzięki oczywiście wykrywaniu marynarki bombowców. No inaczej nie mógł mnie tutaj zaskoczyć. Skoro mam przewagę w pancernikach, no to na to kontra najlepsza to jest oczywiście okręty podwodne, ewentualnie przewaga w lotnictwie.
jak na przykład bombowce marynarki. On zainwestował w okręty podwodne. Ta taktyka była dla niego skuteczna w poprzednich tutaj walkach, które prowadził. Ale nie ze mną. Ja mam okręty podwodne, znaczy te niszczyciele rozdzielone i taktyka stada, czyli wykrywam gdzieś jakieś okręty i zaraz bardzo szybko dopływają mi pozostałe niszczyciele, używają zasięgu i niszczą. Tym bardziej, że te niszczyciele są naprawdę szybkie. Zobaczcie, jaka jest prędkość. Są znacznie szybsze od okrętów podwodnych. Te okręty podwodne na tym trzecim poziomie mają prędkość 36 km na godzinę, a niszczyciele 51. To jest prawie dwukrotnie większa prędkość. No i oczywiście muszę to sprytnie, mądrze wysyłać przodem. Udaje się wygrać na morzu. W lotnictwie tutaj jest problem, ponieważ przeciwnik cały czas mnie gdzieś bombarduje. Poluje na przykład na takie jednostki. Dlatego też na przykład tam jeszcze jedno skrzydło myśliwców. Walki trwają, walki są gorące. Tutaj jeszcze pozostałe widzimy wojska. Jakieś potyczki w różnych miejscach, mniejsze, większe. No, najważniejsze jest to, że Iga z tej strony mi pomaga. No i uwaga, jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj w tym rejonie widzimy, mamy podgląd przez szpiegów. Sumatra dołącza do wojny. Jego desanty będą próbowały wypakować się tutaj w Ameryce Północnej, ale IGAS, widząc co się szykuje, ma tutaj bombowce marynarki, okręty podwodne, zaraz ładnie mu przyblokuje tą trasę i zaatakuje ten konwój. Tak to wygląda. Tutaj fajnie jest to, że w tym szpiegowaniu, mimo że nie mam wysłanych jakichś wywiadów, to i tak te raporty są wspólne i widzę od innych wiadomości, co budują, jakie budynki, na jakim poziomie są, piąty na przykład kompleks przemysłowy. To też jest fajna sprawa, no bo wam też ostatnio nic nie pokazywałem ze strony szpiegowania, no to teraz zobaczyliście, jak to wygląda. No a punktacja z dnia dzisiejszego 1833 punktów, ja, IGAS ma 1000. No i tu oczywiście Texas 140, 57 tysięcy ja. Jeśli chodzi o wynik tutaj wojenny. Gorzej już wygląda mi potyczka z tą Brazylią wschodnią. Mam więcej strat niż on. Zobaczcie, ja mam 23, on ma 21. A ze względu na to, że te okręty podwodne czy niszczyciele, one nie mają tak za dużo tej siły wymaganej tego. I dlatego też jest taki wynik, a nie inny, mimo że mu zniszczyłem więcej jednostek. On mi po prostu bombowcami rozwala. O, tak jak teraz sobie leci ładnie bombowiec za 5 minut. Czy ja zdążę dosłać tutaj? Za 4 minuty zdążę. I zobaczcie, co się teraz stanie. To się przed chwilą dosłownie pojawiło. Nagrywam odcinek i widzimy takie coś. Odeślę tutaj. Będę miał w obszarze moje czołgi. Oczywiście tutaj nie ma niczego przeciw lotniczego, jak zwykle. No ale jak to uderzy, powinny te myśliwce moje to złapać. No to poczekamy sobie te 4 minuty. Odcinek będzie dłuższy troszkę dzisiaj. Ale udało się dzięki temu takie coś zobaczyć. Za 5 minut uderzy skrzydło bombowców, a za 4 minuty na patrolu moje skrzydło myśliwców doleci. Fajnie, że udało nam się takie coś trafić, no ja się nie spodziewałem. No ale szczęście sprzyja lepszym, jak to mówią. No ja mam przeciwko sobie przeciwnika, który naprawdę inwestuje bardzo dużo pieniędzy. No ale co z tego, skoro zobaczcie sobie jeszcze potęgi ekonomiczne. Ma 197
tysięcy ton, a ja 532 tony. To jest przewaga ogromna, którą będzie miał problem nawet złotem nadrobić. 3 minutki. Zobaczymy, czy się uda ten manewr z tymi myśliwcami w obronie. Dobrze, że mi się udało, chociaż nie klepnął sobie poziomu trzeciego tych myśliwców, a ja mam już ten trzeci. To jest naprawdę ogromna przewaga, wiedząc, które badania w pierwszej kolejności robić. No na pewno myśliwce jak najszybciej, jak się pojawią, musi być jak najlepszy poziom. Tak samo jest to z pancernikami, później z artylerią. Wszystko rozchodzi się o zasięg. O zasięg i o siłę. Artyleria też na trzecim poziomie ma zasięgu 70 km, a na drugim poziomie ma 60. Przy walkach na odległość ma to ogromne znaczenie. Później można oczywiście dalej czołgi, bombowce taktyczne. Ja tak prawdopodobnie zrobię. Może w kolejnymi badaniami już przy takim etapie gry będą te jednostki. Pozostało nam 2 minuty. Muszę cały czas oczywiście obserwować, ponieważ tak jak widzicie, no, przeciwnik przy takich atakach nadrabia te straty. To mogę iść, może iść to na zniszczenie, ten pułk przeciwpancerny, nic się nie stanie. W każdej chwili sobie jestem w stanie wyprodukować coś nowego. A przesuwam się coraz tu niżej. Produkuję nowe jednostki. Głównie na razie tutaj w tej Anglii konwoje, zobaczcie jak to wszystko pracuje. No, wojny się dzieją na wszystkich frontach i uwagę trzeba mieć skupioną wszędzie. No, tą Amerykę staram się jak najdłużej utrzymać. Tylko tą Afrykę się przeczyści i ruszy drugi desant na Amerykę Środkową i tą północną wydobyć. Ale jedno przynajmniej wiem, że przeciwnik ma naprawdę sporo kasy i... No ale kiedy się te kieszonkowe skończy? Skończy się, mu to nie pomoże. No a my dzięki temu zobaczymy więcej przynajmniej odcinków. Została minutka. No też musimy poczekać, aż zaatakuje ten bombowiec. Chociaż jeszcze idzie zrobić taki manewr. Wysłać go na patrol, a później zaatakować. I to też się sprawdza. Czyli pierw na patrolu do obrony. Poczekam, aż to skrzydło zaatakuje. A później zaraz w pościg ruszą myśliwce. Też w taki sposób gram. Zaraz wam to pokażę. Tutaj przodem. Oczywiście zwiększam ten zasięg. Sprawdzam, czy czegoś nie ma. Bombowce, marynarki, niszczyciele. Taka kolejność. Zaraz uderzę za minutę. Moje już są na patrolu. Ślicznie. Zobaczymy, ile to będzie. 12 bombowców atakuje. Za 40 sekund. Ja oczywiście uderzę myśliwcami. I później ruszę w pościg. Coś pewnie zostanie zniszczone. Mam nadzieję oczywiście. To są ważne jednostki. Tutaj też ma zasięg. Mógł to wysłać dalej, ale już aż się nie wyrobi, bo za duża odległość i nie zdążyłby. Ja od razu zareagowałem. Nadlatują bombowce. Stracił dwa. I szybko pościg. W taki sposób. Zobaczcie. Stracił dwa bombowce. I dodatkowo jeszcze uderzę go za 2 minuty moimi myśliwcami. On nie zdąży uciec. Te bombowce są wolniejsze. Mają 390 km na godzinę.
kiedy moje myśliwce mają 570. Więc po prostu ja go doścignę i dostanie jeszcze drugi raz od tych myśliwców. No, filmik już ma 20 minut, ładnie przeciągłem, ale sądzę, że ten atak jeszcze, ten pościg również się przyda zobaczyć. Ile straci przy takim jednym ataku? Pytanie, czy mi coś zniszczył tych jednostek? Teraz nie wiem, mam 7. Chyba mi niczego nie zniszczył. Nie, straciłem jedną jednostkę przeciwpancerną. On stracił dwa bombowce taktyczne. Czyli więcej w kosztach, jeśli chodzi o, wiadomo, paliwo, bo to kosztuje metal. Są drogie, bombowce są naprawdę drogie. I już jest stratny przy tym ataku. No jeszcze dostanie z rykoszetu od tych myśliwców. Nie zdążą uciec, nie ma najmniejszych szans. Atak może zostać poprawiony troszkę czasowo. No, wystarczający zasięg. Bardzo ładnie mi się udało tych bombowców. Zaraz zobaczymy, jaki będzie koszt. No ja jeden tam pułk przeciwpancerny. On na razie ma dwa bombowce taktyczne, plus teraz co z tego pościgu zostanie zniszczone. Naprawdę ładnie to wszystko wygląda. Ale jest trudno, jest trudno. Na milionera się trudno gra, naprawdę. Szkoda, że się akurat w tej grze trafiło. Trafiła mi się osoba, która tyle golda używa. No ale czasami tak jest. Ja przeważnie wychodzę, gdy widzę, że ktoś ma za dużo pieniędzy. Tu będzie poprawiony chyba czas. Nie. Kolejne dwa bombowce padły. Ja straciłem jednego myśliwca. Nie szkodzi. Naprawdę nie szkodzi. Ważne, że cztery bombowce taktyczne padły. Ja sobie zaraz zmienię. Z powrotem patrol. Tylko tak bym miał ustawione. Ustawiony ten teren bardziej. O. W taki sposób. Tą część. W razie czego znowu jestem w stanie odesłać te myśliwce. To tyle. Do usłyszenia. Cześć.